On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Można poznać tylko te rzeczy, które się oswoi. Ludziom brakuje już czasu, żeby cokolwiek poznawać. Kupują gotowe rzeczy u sprzedawców. Ponieważ jednak nie istnieją sprzedawcy przyjaciół, ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Co trzeba zrobić? Zapytał mały książę. Trzeba być cierpliwym, odparł lis. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Oto moja tajemnica. Jest bardzo prosta. Prawdziwie widzi się jedynie sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. To czas, który poświęciłeś róży, sprawia, że jest ona dla ciebie ważna. To czas, który poświęciłem róży, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, stwierdził lis. Ale ty nie powinieneś. Powinieneś być odpowiedzialny za to wszystko, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać.